Butelki, reklamówki, plastikowe opakowania i inne śmieci zalegające w lesie zwierzynieckim zostały posprzątane przez tarnobrzeską młodzież. Ekologiczna akcja została zainicjowana przez 4 uczennice z Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w ramach projektu Zwolnieni z teorii. Zwolnieni z teorii to ogólnopolska olimpiada mająca na celu zachęcenie uczniów do realizowania akcji o charakterze społecznym. W związku z tym uczennice z tarnobrzeskiego Kopernika postanowiły zmobilizować młodsze koleżanki i kolegów do wyruszenia w głąb lasu zwierzynieckiego i solidnego sprzątania. Jest problem z tymi śmieciami, niestety ludzie bardzo narzekają na to. Jest to po prostu głównym problemem w lesie. To zaśmiecanie, leży pełno śmieci i postanowiłyśmy coś z tym zrobić. Poza praktyką nie zabraknie również teorii. Oprócz sprzątania organizujemy lekcje dla dzieci, jak chronić lasy, o tym, jak niebezpieczne są dla nas właśnie te śmieci i dla zwierząt, a także planujemy sadzenie drzew w stalach. W akcji uczniów wsparło Tarnobrzeskie Centrum Natura 2000. Podczas wspólnego sprzątania worki szybko zapełniły się różnego rodzaju odpadami, bowiem las zwierzyniecki boryka się z problemem regularnego zaśmiecania. Tych śmieci wcale nie ubywa, ciągle tak naprawdę pojawiają się nowe, pomimo że co roku praktycznie są jakieś akcje przez różne organizacje inspirowane do tego, żeby nasz las zwierzyniecki sprzątać, no to te śmieci ponownie wracają. To jest niestety czynnik ludzki, który tutaj jest inspirowany przez osoby, które korzystają w niewłaściwy sposób z tego lasu. Tutaj troszeczkę powinna być jeszcze chyba większy nacisk na edukację, no i chyba taka ludzka przyzwoitość do tego, żeby tego naszego lasu nie zaśmiecać po prostu, i o to do wszystkich apelujemy.